Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych w tym szczególnym dniu w roku. Mamy zaszczyt zaprosić dyrekcję, radę pedagogiczną, pracowników administracji i społeczność szkolną na jesełka tradycyjnie przygotowane przez grupę uczniów naszego gimnazjum. Musimy wziąć się do pracy, żeby wszystko przygotować. Jak zwykle i tak wszystko będzie na mojej głowie. Piotrze, czy pomyślałeś już o karpiu? Co? A, karp. Na pewno coś z tym zrobię. Kupię się całą Wigilią. A choinka? Zresztą mamy jakąś sztuczną na strychu. Umyję ją i postawię przy oknie, żeby sąsiedzi mogli zobaczyć. W tym roku na światełka nie pożałujemy pieniędzy. Aniu, ale to nie to samo, co świeże i pachnące lasem drzewko. Za moich czasów
Czekaliśmy, aż ojciec wróci do domu z naszą choinką. Przyjmowaliśmy ją z otwartymi ramionami i traktowaliśmy jak najważniejszego gościa. Co też mama wygaduje? Za moich czasów to, za moich czasów tamto. Dzisiaj jest inaczej. Sztuczna choinka przynajmniej nie brudzi, a pachnieć nie musi. Skoro tak uważasz... Mamo, ale babcia ma rację. Taka prawdziwa choinka, choćby maleńka, to zupełnie co innego. Jest kochana i wyczekiwana. Wczoraj rosłaś na polanie, dzisiaj przyszłaś do nas. Jakie miłe to spotkanie, choinko zielona. Jeszcze między gałązkami ostałaś świergot ptaków. Raz my zaśpiewamy, posłuchaj uczniaków. Powiesimy świecidełka i wydmuszki z jajek, żebyś była taka piękna jak królewna z bajek. Dość tego! A kto by sprzątał te wszystkie igiełki z choinki? Niby ja? Zawsze się tyle tego nasypie, że nabrudzi w całym domu. Musi być porządek, bo inaczej święta staną się koszmarem. Od jutra zaczynamy. Tata wytrzepie dywany. Ewa posprząta pokoje. Jacek uporządkuje strych i piwnicę. A babcia? Babcia niech najlepiej nic nie robi. Ale dlaczego nie mogę wam pomagać? Jeszcze w zeszłym roku ucierałam mak, siekałam orzechy i lepiłam puszka. No tak, ale mak był za twardy, orzechy z łupinami, a łóżka się rozgotowały. Niech najlepiej mama nic nie robi. W mamy wieku... Przestań, jak możesz? Chyba przekraczasz już pewne granice. Przecież to prawda! Babcia niewiele może nam już pomóc. Chodzę po domu na czworakach, na palcach, chowam się po kątach. Udaję starą salopkę, miotelkę do zamiatania. Nie rzucam się w oczy w ten sposób. Uśmiecham się do wszystkich, nawet do klamki. Słucham kroków. Kiedyś śledziłam palec o garnuszka z miodem. Odezwały się głosy trąb, sąd ostateczny. Dli mnie z miłości, przedmioty mają zęby i pazury. Ta szafa to stoi otwarta. To mamusia wasza i babcia. To krzesło, które przystawiają z kąta w kąt. To też babcia. Kochanej mamuni i babuni z dniu 101 urodzin 200 lat życia życzą syn, synowa i wnuki. Cześć mamo. Witaj babciu. Dziś w szkole ogłosili akcję i ty możesz zostać świętym Mikołajem. Pani poprosiła, żebyśmy porozmawiali o tym w domach. Jeśli możemy, powinniśmy przynieść pieniądze. Albo jakieś dary dla biednych dzieci. Na przykład mąkę, cukier, słodycze czy jakieś zabawki. O, to piękna akcja. Nie mówię o zabawkach, ale w ten sposób można nakarmić brzuszki tych biednych dzieci. Mój Boże, chciałabym zobaczyć radość w ich oczach, kiedy dostaną te dary. Spotkałam wczoraj w sklepie tą biedną Beatkę z sąsiedztwa. Kupiła tylko pół chleba, a gdy patrzyła na cukierki, łykała ślinę. Ja tam wiem, że to tylko kolejna akcja z serii wyłudzić pieniądze od ludzi. Zawsze tak jest przed świętami. A co to? Czy nam pieniądze spadają z nieba? Czy nam ktoś coś daje? Sami musimy dbać o siebie, a nie jest nam lekko. Mamo, przecież niczego nam nie brakuje. Na święta będziemy mieć choinkę, prezenty i pyszną kolację wigilijną. Dajmy coś. Każdy z moich kolegów coś przyniesie, a przecież nie u każdego się przelewa. Będziemy się cieszyć, że to dzięki nam ktoś poczuje się szczęśliwy. Podejdź tu, wnusiu. Babcia da wam pieniążki. Zanieście je do szkoły.
Mama jak zwykle broni uciśnionych i uszczęśliwia ludzkość. A co to? Czy nam ktoś coś da? To mamy renta, to jałmużna. Ja też dam coś od siebie, chociaż marzyłem o nowej płycie. I ja, tylko że wtedy nie bardzo wystarczy mi na prezenty. To wasz wybór. Ja nie dam złomanego grosza. Myślę przede wszystkim o was, o świętach i o odpowiedniej atmosferze. Chcę, żeby te święta były spokojne i rodzinne. Obawiam się, moja droga, że póki co robisz wszystko, aby te święta były nieudane, smutne, a już na pewno pozbawione rodzinnego ciepła. Nie starasz się o to, co najważniejsze. O nastrój miłości, szacunku, spokoju. Dla ciebie dywany, jedzenie i prezenty są ważniejsze od ludzi. Pomyśl o tym. Jesteś kłębkiem nerwów. Życie jest za krótkie, żeby je tracić na złość. Niczego się nie nauczyłaś? A dom dziecka? Mam już 9 lat, a nikt mnie nie chce. Pani Krysia mówi, że znajdę sobie rodzinę i ciepły dom. Marzy o kochającej mamie. Tutaj w domu dziecka jest smutno i ponuro. Nawet choinka nie jest w stanie mnie pocieszyć. Obiecuję, że jak zabierze mi stąd jakaś mama, to będę ją kochała z całych sił, a mój dom będzie najwspanialszym miejscem na ziemi. Trzydzieści par pantofelków filcowych z wyszytym na środku kwiatem tulipana. 30 fartuszków poplamionych sokiem z czarnej porzeczki. 30 nieruchomych kotów wyhaftowanych ściegiem płaskim. 30 par rączek wyciągniętych, ale tylko po łyżki do zupy mlecznej. 30 par oczu otwieranych we śnie, aby dojrzeć rodziców na wzgórzach cukierków. Gdyby moja mamusia chciała, mogłaby być królową, ale musiała umrzeć, bo tatuś zamienił się w wilka. Moja mamusia była chuda, dlatego nie mogła mnie kochać, ale jak tylko będzie chuda mniej, to mnie kupi na zawsze. Moja mamusia jest piękna, mój tatuś jest piękny. Moja mamusia jest bogata, mogłaby kupić Amerykę Północną i złoto, a tatuś potrafi strzelać z prawdziwego karabinu. 30 par nóżek stoi przed nieczynną zwrotnicą i oczekuje na wyjazd do domu. Gubi na drzewa szor, kiedy już są.
się, bo wszyscy dziećmi stają się. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam w takim dniu, ale nie mam dokąd pójść. Jest zimno, mój młodszy brat jest zmęczony i płacze. Musiałem uciec z domu. Ojciec po raz kolejny mnie uderzył. I stanęła w samym sercu kraju. Prosi, wpuśćcie, i ludzie wpuszczają. Częstują, mówią, proszę, proszę. A ona dziękuje i skromnie się częstuje. I odeszła Matka Boska ze środka kraju, mówiąc, że dobrzy ludzie są tu, bo wpuszczają. I ludzie się odsuwają. Matka Boska błaga i prosi, by przyjęli jej dzieci. Jedno chipowe, drugie zdrowe. Nie wiadomo, które jest które, ale ludzie mijają ją obojętnie. Został tylko niewidomy stary człowiek, rzekł on. Daj mi jedno z tych dzieci, nieważne które. Zdrowe czy hifowe, kiedy otrzymał to, co prosił, ślepiec wreszcie był szczęśliwy. No, niestety, ale nie możesz u nas zostać. Proszę z nami zostać. Mamy dodatkowe naklecie. Podzielimy się opłatkiem. Tak trzeba. Dziecko kochane, usiądź, odpocznij, ogrzej się. Ewuniu, zajmij się dzieckiem. Może potrzeba mu ciepłych ubrań.
Dziękuję państwu. Naprawdę nie mogłem już tego wytrzymać. Codziennie wódka. Słyszałem, że gdzieś tu w okolicy jest taki dom pomocy społecznej. Ale chyba pomyliłem adres. Przepraszam, już idziemy. Naprawdę nie wiem, jak państwu dziękować. Nie miałem tak ciepłych świąt, odkąd ojciec pije. Akurat w Wigilię zawsze miałem piekło. Zresztą w inne dni też nie jest lepiej. Widać, tak jest już mój los. Dostawać kość od życia. No, ale na mnie już czas. W okolicy musi być gdzieś ten przytułek. Tak się składa, że tamtejszy lekarz to mój kolega. Poproszę go, żeby zajął się tobą i twoim bratem. Zawiozę was. Moje dziecko kochane, mam tu trochę oszczędności. Weźcie je na jedzenie dla was. Proszę bardzo, nie odmawiajcie.
już jestem. Zawiozłem tych chłopców do doktora Rozwadowskiego. Przebadał ich. Na szczęście było jeszcze miejsce w ich domu. Nawet nie wiecie, jak się cieszyli. A czy Stasie ktoś mówił? Tak, kochanie. Prosił, aby podziękować wam za miłą, świąteczną atmosferę, a babci za pieniądze, które na pewno się przydadzą. Biedny chłopak, tułać się po świecie i to w taki dzień. Brakuje mi słów, że też ludzie nie mają serca. Zresztą, co ja opowiadam, dzisiaj jest tyle rozbojów i chamstwa, że nic nie powinno już nikogo dziwić. Babciu, a może to był dobry anioł? Anioł, też coś, naoglądałaś się tych brazylijskich seriali i masz teraz jakieś anielskie wizje. Dzieci, stop! Anioł czy nie, miło jest komuś pomóc, od razu robi się lżej na sercu. Być może Ewa ma rację. Ten anioł w postaci Staśka i jego brata zesłał na nasz dom pokój i szczęście. Zrozumieliśmy, co to szacunek dla drugiego człowieka, prawda? Przepraszam was. A ciebie, mamo, przede wszystkim. Zagubiłam się w tej codziennej gonitwie i niechcący was raniłam. Uważaj, kochanie, bo będziemy cię teraz bardzo pilnować i nie damy sobie w kaszę dmuchać. Kiedy będziesz na nas krzyczeć, poczekamy, aż wróci ci dobry humor. Tato, ale to może trochę potrwać. Nie szkodzi, poczekamy. Zero, obiecuję wam zapach świeżej choinki, a sprzątanie zaplanujemy dużo wcześniej i zrobimy to ze spokojem. Thank you.
to już koniec naszego spotkania. W imieniu własnym i całego zespołu artystów składam Państwu życzenia udanie spędzonych świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole. Wesołych świąt! Zgodnie z tradycją zapraszamy na wspólne kolędowanie.